uczestnik. Michał Smagłowski w mowie Opowiedz mi o czymś miłym. Opowiedz mi o czymś miłym, Michał Smagłowski. Jak często mówicie o czymś miłym? Czy są tutaj osoby, dla których kiedykolwiek stanowiło to jakieś wyzwanie? Widzę, że nie jestem osamotniony. Ja stanąłem przed takowym dzięki mojej ukochanej małżonce. A było to tak. Kiedy po długim, wyczerpującym dniu wróciłem wreszcie do domu i położyłem się do łóżka, moje szczęście przytuliło się do mnie i wyszeptało takie oto zdanie. Opowiedz mi o czymś miłym. Moje wewnętrzne jasne biało. Opowiedz mi o czymś miłym po 16 godzinach pracy. Powiedz mi coś miłego. To ja rozumiem. Zawsze mogę z tego wybrnąć czułym. Kocham cię. Jednakże powiedz o czymś miłym. To zupełnie inna liga. Pierwsze, co zrobiłem, to małżeński rachunek sumienia. Kiedy uznałem, że jestem niewinny niczym baranek, zacząłem się zastanawiać, o czym miłym mógłbym opowiedzieć. Jak poprzez zasłonę problemów zobaczyć tą jasną stronę życia. Przecież od dziecka przeżyłem tyle trudnych chwil. Wyobraźcie sobie małego, chorobitego chłopca, wyśmiewanego i odrzucanego przez rówieśników tylko dlatego, że był inny. Kto mi wtedy pozostał? Tylko moi rodzice. A towarzyszami zabaw były moje zwierzaki i przyroda. Niby nic złego się nie działo, ale pod maską uśmiechu powoli zaczął kiełkować smutek. Opowiedz mi o czymś miłym. Niewinna prośba mojej żony, która sprawiła, że zaczęłam się zastanawiać, jak to jest, że tak łatwo zatracamy zdolność mówienia o tym. Behawioryści twierdzą, że to zasługa naszego gadziego mózgu, który nakazuje nam być skupionym na zagrożeniach. Ale czy to jedyny powód? Powiedzcie, znacie to? Termin goni termin. Kolejne projekty. Ludzie, którzy chcą o nas coraz więcej i więcej. A was dopada olbrzymie mentalne zmęczenie. Brzmi znajomo, prawda? Kiedy mózg oblepi taka psychiczna niemoc, zatraca zdolność myślenia i mówienia o tym, co miłe. Choć bardzo tego potrzebuje. Mój, twój, umysł każdego z nas tego potrzebuje. Choć każdy w inny sposób. Zacznijmy więc o tym mówić. Przestańmy być niewolnikami stereotypu, że to banalne. Uwolnieni zaczniemy budować relacje z ludźmi, z rodziną, ze samym sobą. Przestaniemy się czuć samotni i znużeni codziennością. Opowiedz mi o czymś miłym. Spytacie, jak to zrobić? Otóż trzeba zadać sobie pytanie, co jest dla mnie miłe i polubić tą myśl. Ot, chociażby na moim przykładzie. Mówiłem, że miałem trudne dzieciństwo? Tak, to prawda. Ale wtedy też najbardziej chłonąłem otaczający mnie świat. Czerpałem z miłości ukochanych rodziców, piękna przyrody, kształtowałem zdolności artystyczne i osobowość. I to jest piękne. I to jest miłe. Po studiach budowałem karierę w nieruchomościach. Warszawa, wielkie miasto, duże pieniądze i ciągły pęd i bezwzględna rywalizacja w pracy. W końcu powiedziałem dosyć. Ale wyszedłem z tej pracy bogaty w wiedzę i umiejętności biznesowe. Dzięki nim założyłem własną firmę, która powstała z pasji do masaży. Mogłem połączyć pracę i pomaganie ludziom. I to jest piękne. I to jest miłe. Zanim pojawiłem się na Żywiecczyźnie, mieszkałem z rodzicami w miejscu, przy którym South Park to domowe przedszkole. Mówię wam, nie dało się tam żyć. Cały ten wysiłek, przeprowadzkę w góry, jakie włożyliśmy, w
fizyczny, finansowy, logistyczny sprawiły, że znaleźliśmy własne miejsce na ziemi. Bezpieczny dom. A ja? Miłość mojego życia. I to jest piękne! I to jest miłe! Opowiedz mi o czymś miłym. Zwykła prośba mojej żony, która otworzyła mi oczy. Zobaczyłem dobro, spokój, radość. Być może tutaj na tej sali też są osoby, które gdzieś pod skórą czują, że coś z ich życiem jest nie tak. Ja uświadomiłem to sobie wtedy, tamtej nocy, u boku śpiącej żony. Zrozumiałem, że jej słowa to nie jest tylko prośba, że to także recepta na bardziej szczęśliwe życie. Skoro mam władzę nad tym, kim jestem i co robię, postanowiłem dostrzegać dobre strony każdej sytuacji. To mnie odmieniło. Czuję, że mam więcej siły. Rozwijam się i częściej się uśmiecham. Mogę być lepszym człowiekiem, mężem, ojcem. Na koniec mam do was wielką prośbę. Wyjdźmy poza ramy schematu, który nakazuje nam być niewolnikami szarej rzeczywistości. Kiedy wrócimy do domu, przytulmy bliską osobę, do niej zadzwońmy i opowiedzmy jej o czymś miłym. Ja tak uczynię, bo tamtej nocy, po tych wszystkich przemyśleniach, nie budziłem już żony. Pocałowałem ją tylko i szepnąłem do ucha. Nie, nie powiem co, bo to tylko dla niej. Dziękuję. Wielkie oklaski.